Cześć, tu Kamil, wieczorową porą. Witam na kanale Ośleuszy. Luty krótkim miesiącem był. I mimo tego, że był krótkim miesiącem, w którym miałem dużo pracy i dużo nauki, przeczytałem 12 książek i przesłuchałem 2 audiobooki. Okazuje się, że gdy człowiek ograniczy social media do minimum, to wieczorami robi się sporo czasu. Kto by pomyślał? Oczywiście żartuję sobie trochę z siebie. Okej, do książek. Zacznę od 7 książek, które przeczytałem po polsku. Później w sekcji anglojęzycznej opowiem tylko o wybranych tytułach. Tych, które są dostępne po polsku lub mają się wkrótce ukazać. Albo takich, na które naprawdę warto zwrócić uwagę, gdy się już po polsku pojawią. Jeżeli jednak bylibyście zainteresowani wszystkimi tytułami, które przeczytałem, to zapraszam na mój profil na Goodreads. To jest chyba najlepsze miejsce. Ostatni punkt porządkowy. Na samym końcu filmu, i myślę, że może to będzie stały element programu, na samym końcu filmu wskażę książkę, która moim zdaniem była najlepsza spośród tych, które przeczytałem w lutym. Zaczynamy. Miesiąc temu, po przeczytaniu Zakłamanego życia dorosłych Eleny Ferrante, obiecałem sobie wrócić do przeczytanego kilka lat temu pierwszego tomu cyklu neapolitańskiego, czyli do Genialnej przyjaciółki, którą przeczytałem jako jedyny tom z cyklu. A teraz chciałbym przeczytać wszystkie 4. Generalnie, gdyby ktoś opisywał mi książki Ferrante i miałbym obstawić, czy to są książki, które trafią mocno w mój gust, czy tylko gdzieś tam otrą się o jego krawędzie, obstawiałbym bez wahania, że raczej nie będę wstrząśnięty ani wytarmoszony literacko po ich przeczytaniu. Tak było poniekąd, gdy pierwszy raz czytałem Genialną przyjaciółkę, a teraz spędziłem z tą książką 1,5 wieczoru i nie tylko nie mogłem jej odłożyć, ale niemal fizyczna niemożliwość odłożenia książki nie musi oznaczać, że jest to jakaś wysoka literatura. Jednak dodatkowo nie mogłem przestać myśleć, że Ferrante jest mistrzynią w konstruowaniu postaci, które tęsknią życiem, że aż wyrywają się ze stronnic jej książek. To nie są szkice, archetypy postaci. To są ludzie, których krew pulsuje w żyłach, tak jak moja czy wasza. To ciekawe, że po kilku latach, czytając ponownie książkę, może nie tyle mam odmienny odbiór, ale o ile wtedy nie powiedziałbym, że jest to jedna z lepszych książek, jaką wtedy czytałem, to teraz bez dwóch zdań tak twierdzę. Zanim przejdziemy do 3 utworów polskich autorów, które przeczytałem w tym miesiącu, w ubiegłym miesiącu, jeszcze tylko o debiutanckiej powieści Eduarda Luisa Koniec Elim, czy mam z tyłu drugą książkę, o której zaraz wspomnę. Przeczytałem Koniec Elim w ramach przygotowań do sztuki, którą miałem zobaczyć w Teatrze Studio. Sztuka podobała mi się znacznie bardziej niż książka. Co do książki, miałem do niej podobne zastrzeżenia, jakie zaobserwowałem czytając Historię przemocy, jego późniejszą powieść, którą przeczytałem jako pierwszą kilka lat temu. I o ile w Historii przemocy język może trochę bardziej liryczny, nie jest jednak wybitny, schodził on tutaj na dalszy plan ze względu na konstrukcję powieści, która mi imponowała. Natomiast tutaj tego nie ma. Koniec Elim to historia walki o prawo do bycia sobą, do swojego życia młodego chłopaka, geja, urodzonego na homofobicznej francuskiej prowincji, w robotniczej rodzinie, niestroniącej od alkoholu i przemocy. I to jest siła tej książki, ta historia. Myślę, że Koniec Elim trafi do ludzi w podobnym wieku do głównego bohatera mocniej niż trafił do mnie.
Fakt, że podobne historie queerowe są mi znane z innych utworów, fakt, że znam dobrze dynamikę podobnych małych miejscowości, gdyż z takiej sam pochodzę, a przede wszystkim język, który był dość przeciętny, to wszystko sprawiło, że czytałem koniec z Eddiem i mimo całej sympatii do głównego bohatera, któremu mocno kibicowałem oczywiście, czytając to od niemal połowy, liczyłem, ile stron jeszcze zostało do końca. Z powodu tego, że przez ostatnie kilka lat czytałem właściwie tylko po angielsku, mam dużo do nadrobienia w aspekcie najnowszej polskiej literatury. Tym samym w ubiegłym miesiącu przeczytałem po jednej książce Wita Szostaka, Waldemara Bawołka i wreszcie przeczytałem Szczepana Twardocha. O znakomitej pod względem stylizacji językowych, konstrukcji, intertekstualności. Książce Szostaka mówiłem w osobnym filmiku. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej, to odsyłam do niego. Tutaj gdzieś go linkuję albo poniżej. Cudze słowa sprawiły, że mam ochotę przeczytać wszystko, co Szostak napisał. W przypadku Waldemara Bawołka sprawa jest bardziej skomplikowana. Jestem pod wrażeniem bardzo oryginalnego stylu, łączącego sakrum i profanum, małomiasteczkowe bluźnierstwa z językową elegancją. To jest zupełnie osobna fraza, jak mówi Dorota Masłowska z okładki La Petite Mort, zbioru opowiadań Waldemara Bawołka. O czym są te opowiadania? I tutaj pojawia się ta komplikacja. U Bawołka małomiasteczkowe historie o namiętności, pragnieniach, lękach przechodzą bez żadnego ostrzeżenia od realizmu do oniryzmu jak z obrazów Salwadora Dali. I z powrotem. Gdy już mi się wydawało, że wytężając wszelkie zmysły wiem, czego będzie dotyczyć opowiadanie, Bawołek wykonywał ostry skręt kierownicą i nagle wraz z jego bohaterem przemierzałem lochy jakiegoś zamku. Były momenty zachwytu i były takie, w których drapałem się po głowie, zastanawiając się, o co chodzi. Tych drugich momentów było więcej niż w jakiejkolwiek książce, którą czytałem w ostatnich kilku latach. Niemniej jednak oczywiście, jak już pewnie możecie się domyślić, jestem wystarczająco mocno zaintrygowany, by sięgnąć po inne tytuły Bawołka, tym bardziej, że mam w kolejce Pomarłych. Teraz czas na Króla Szczepana Twardocha. Jedyną książką Twardocha, jaką czytałem wcześniej, był zbiór jego felietonów pod tytułem Jak nie zostałem poetą. W tamtym zbiorze, w jednym z tekstów, mocno obrywa się krytyką literackim. I może przez to miałem jakieś gliste przekonanie, że Twardoch, mimo tego, że był nominowany do kilku prestiżowych nagród literackich, nie jest ulubieńcem krytyków, albo że przynajmniej opinie na jego temat są podzielone. Myślę, że z Twardochem jest trochę jak z Tokarczuk w Polsce. W tym znaczeniu, że niemal każda osoba, która czyta, coś tam Twardocha czy Tokarczuk czytała. Jednak o ile twórczość Tokarczuk jest mi dość dobrze znana, patrzę za okno, bo się boję, że za chwilę nic nie będziecie widzieć. W przypadku Tokarczuk przeczytałem większość jej utworów. To w przypadku Twardocha Król był moim pierwszym podejściem do jego twórczości. Zacznę od tego, że przeczytałem tę książkę w dwa wieczory. Twardoch bardzo umiejętnie prowadzi narrację, przez co niemal nie mogłem tej książki odłożyć. Użyłem już dzisiaj tego sformułowania, prawda, mówiąc o Ferrante. Jednak w przypadku Twardocha mój odbiór nie jest tak pełen ochów i achów. Jeżeli miałbym oceniać twórczość Twardocha na podstawie Króla, czego oczywiście nie powinienem czynić, bo to jest
tylko jedna książka i przeczytam jeszcze przynajmniej pokorę, ale dla celów dzisiejszej analizy, oceniając na podstawie Króla, powiedziałbym, że to raczej pisarstwo mainstreamowe z pretensjami do literatury poważnej. W ogóle nie rozumiałem celowości użycia nawiązań do Moby Dicka, gdyż po usunięciu ich nic się w tej powieści nie zmienia. Dla mnie to była po prostu świetnie skonstruowana pod względem fabuły powieść przygodowa, osadzona w bardzo nietypowym dla współczesnej literatury, co jest kolejnym plusem w fascynującym okresie historycznym. Mamy rok 1937, w który zabiera nas nierzetelny narrator opisujący życie żydowskiego boksera, gangstera Jakuba Shapiro. Mamy tutaj miasto, kraj, upraszczając, rozbity na dwa obozy polityczne, socjalistów i faszyzującą prawicę. Bojówki obu ścierają się na ulicach miasta. Żydzi, Polacy z różnych klas społecznych walczą o swoje, nieświadomi nadciągającej katastrofy w postaci II wojny światowej. Brzmi ciekawie, prawda? I taka ta książka jest. Czego mi brakowało? Język twardocha jest raczej językiem konwersacji. Ale to nie musi być zarzut, gdyż do tego typu gangsterskiej przygodówki pasuje. Ale do literatury pięknej już trochę mniej. Stylizacja językowa też raczej wirtuozerią nie powala. Większość bohaterów mówi bardzo podobnie, mimo tego, że wywodzą się z różnych klas społecznych i różnych środowisk. Elementem wyróżniającym ich są jakieś naleciałości z właściwych języków rodzimych. Żydzi na przykład przejdą z polskiego na jidysz lub wtrącą coś z ich języka do wypowiedzi w języku polskim. Ktoś ze wschodu wrzuci coś po rosyjsku. Język dziewczyny z dobrego domu, jak i jej psychologia niewiele różnią się od żydowskiej dziewczyny wychowanej na ulicy, która jako dorosła kobieta prowadzi dom publiczny. Obie nie mogły się oprzeć Shapiro, oczywiście. Generalnie Twardog, tworząc postacie, może poza Shapiro, raczej mówi, jakie są, a nie pokazuje. Dodatkowo ta niezwykle ciekawa rzeczywistość, targana konfliktami światopoglądowymi, aż prosi się o więcej miejsca na kartach tej książki, a pozostaje jakby jedynie tłem do działań Jakuba Shapiro. Ja myślę, że Twardoch to wszystko wie, gdyż czytając tę książkę w jedno nie wątpiłem, a mianowicie w to, że jemu nie brakuje talentu. Tylko z czym wiązałoby się tworzenie literatury nieco bardziej wymagającej? Bez wątpienia z mniejszą poczytnością. A tak trafia on do szerokiego grona bardzo różnych odbiorców, którzy czytają jego powieści, kręcą na ich podstawie seriale i wszyscy się świetnie bawią. I nie mówię tego z przekąsem, bo mimo tego, że ta książka to przede wszystkim świetna rozrywka, nie jest ona pozbawiona głębszych pytań. Jednak pozostają one w tle, zarysowane, nigdy nie wybijając się na plan pierwszy. Dwie pozostałe książki, jakie przeczytałem, po polsku były z szeroko rozumianej literatury faktu. Była to świetna książka graficzna o życiu Franza Kafki i jego twórczości. Twórczość Kafki to właściwie dominująca część tej książki. David Merowitz przeprowadza czytelnika przez twórczość Kafki, odnosząc się do jego inspiracji i życia, a to wszystko wzbogacone jest pięknymi grafikami autorstwa Roberta Crumba. Tak, pamiętałem. Ostatnią książką, jaką przeczytałem po polsku, był Zmierzch demokracji, Ann Applebaum. Jest to analiza autorytarnych tendencji, nurtów, jakie obserwujemy obecnie w świecie, od Polski przez Węgry po pro-brexitową Wielką Brytanię Borisa Johnsona czy Amerykę Trumpa. Applebaum skupia się na elitach, odwołując się do znanej pracy Juliana Bendy z 1928 roku zatytułowanej Zdrada kleryków,
w której ten francuski filozof pisał o dziwnej fascynacji niektórych intelektualistów ideologiami faszyzmu i komunizmu. Na tej podstawie Applebaum analizuje przechodzenie polityków mainstreamowej prawicy ku bardziej radykalnym jej odmianom. Obecnie uosabianych przez PiS w Polsce, czy Fidesz na Węgrzech, lub UKIP w Wielkiej Brytanii, czy też Trumpa w USA. Oczywiście niemal każda opinia, jaką w tej książce przedstawia Applebaum, jest tą, z którą ja się zgadzam. Natomiast brakowało mi danych statystycznych. Miałem wrażenie, jakbym czytał dłuższy felieton. Okej, czas na część anglojęzyczną. I zacznę od dostępnego po polsku Jamesa Baldwina, o którym mówię szerzej w moim ostatnim filmiku dotyczącym literatury afroamerykańskiej. Tam jednak wspominam o innym kraju. To jest moja ulubiona książka Baldwina. Natomiast w lutym przeczytałem Go Tell It on the Mountain, czyli Głoś to na górze. Pod tym tytułem ta książka występuje po polsku. To na poły autobiograficzna powieść osadzona w niemal fanatycznie pobożnej społeczności metodystów, nie uciekająca od odwołań biblijnych, jak i opisów mistycznych przeżyć religijnych. Mimo że w makroskali Baldwin porusza problemy rasowe, zahaczając o wielką migrację Afroamerykanów, to siła tej powieści tkwi przede wszystkim w mikroskali, gdzie obserwujemy panoramę skomplikowanych relacji rodzinnych zdominowanych przez fanatycznego pastora, niszczącego życie swojej rodziny, a przede wszystkim swojemu niepodzielającemu religijnego zapału ojca synowi o homoseksualnych skłonnościach. Ja polecam w ciemno wszystko, co Baldwin napisał i mam nadzieję, że jego powieści będą wznawiane, bo poza sfilmowaną ostatnio powieścią Gdyby ulica Bale umiała mówić, pozostałe tytuły, mimo że większość z nich była tłumaczona lata temu, są dość trudno dostępne. W lutym sięgnąłem również po kolejną część sepatologii Jona Fosse, I is Another. Rok temu moją ulubioną książką była jego pierwsza część, The Other Name. Jest to pierwszy tom z trzytomowego cyklu, w ramach którego wydawnictwo Fitzgeraldo Editions zamknęło 7 części sepatologii Fosse. Będzie jeszcze tylko jedna trzecia część, jak widzicie, 1, 2, 3, 5, tak? O Fosse już kiedyś mówiłem na tym kanale. Jest to norweski dramaturg i powieściopisarz, jeden ze stałych kandydatów do Nagrody Nobla. Pisarstwo Fosse jest przesiąknięte medytacją nad tym, co czyni nasze życie udanym i jak mała granica dzieli je od upadku. Jest to bardzo wnikliwa, skupiona na codzienności proza, przesiąknięta teologią, która nie tylko mi tutaj nie przeszkadza, ale wręcz mnie ujmuje. Mam nadzieję, że Fosse zostanie wkrótce przetłumaczony na język polski, bo to jest znakomita proza i wtedy chętnie opowiem wam o nim nieco więcej. Jeszcze tylko 2 audiobooki. Isabel Wilkerson, The Warmth of Other Suns, The Epic Story of America's Great Migration, czyli nieprzetłumaczone jeszcze Ciepło innych słońc, epopeja amerykańskiej wielkiej migracji. Mój tytuł. Znakomita książka opisująca 3 postacie, które wzięły udział w wielkiej migracji Afroamerykanów z południa USA na północ na początku XX wieku. Więcej mówię o tej książce we wspomnianym już dziś filmiku o literaturze afroamerykańskiej, który również podlinkuję tutaj poniżej. Anne Case, The Deaths of Despair and the Future of Capitalism to fascynująca książka będąca wynikiem badań zjawiska wzrastających samobójstw biednych, niewykształconych białych w USA. Bardzo mocno osadzona merytorycznie, pełna odwołań do badań statystycznych i innych źródeł, jest to analiza zmian społecznych
w USA, próbująca odpowiedzieć na pytanie o przyczyny zjawiska, jak i przyszłość społeczeństwa, w którym biedni biali, mimo tego, że ich sytuacja materialna, jak i szanse awansu społecznego są nadal o wiele wyższe niż biednych czarnych, to oni biali są grupą, w której te śmierci z rozpaczy rosną nieproporcjonalnie w porównaniu z innymi grupami społecznymi. Naprawdę dość fascynujące i bardzo wyważone. Zainteresowanym tematem bardzo tę książkę polecam. Ok, a teraz czas na wyłonienie najlepszej książki, jaką przeczytałem w lutym. Tutaj walka toczyła się między Ferrante, między Fosse i Szostakiem. Wszystkie te książki są świetne, ale dzisiaj chyba najmocniej czuję Szostaka. I tyle na dziś. Dajcie znać, co przeczytaliście dobrego i do usłyszenia wkrótce. Mam nadzieję, że to wideo będzie się dało oglądać, bo zrobiło się naprawdę czerwono, jak patrzę na szybkę z boku. Okej, trzymajcie się, cześć.